A co tu siedzi w środku? Czy widać? Fajnie to wygląda, nie? Tu przy wjeździe naszego pierwszego kempingu. Kolejne Sesele, tylko bez plaży. Ale za to... Trochę jak na Seszelach. Prawda? Prawda. Tylko nie ma oceanu. Ale basen jest. A tu jest jeszcze nasz samochodzik. Już spakowany. No. Już spakowaliśmy radę dzisiaj. Dobrze. A szkoda, że nie możemy dłużej tu zostać, co? Jeszcze jeden dzień by się tu... No możemy, ale nie zdążymy wtedy następnych rzeczy zobaczyć. Fajne miejsce, naprawdę, super. Polecamy. Mam, wszystko podam. Piękne miejsce. Solitarę zatankujecie. To jest na trasie do Sosu Veli. Na Wydmy. Bo tak po drodze to jak jechaliśmy z Winduk, to dopiero pierwsza stacja CPN, którą mijamy. Wczoraj nie minęliśmy żadnych. Można się też tutaj napić kawki. Jakiś napój kupić, jest, widzę, kościółek nawet malutki.
Słuchajcie, tu pamiętajcie, solitarium musicie zatankować, jak mówiłam. Jest malutki sklepik i jakieś drobne rzeczy są, napoje, woda, puszki, lody, sobie, takie, sobie, no, takie, nie, nie, takie ciasteczka. I dzisiaj jest niedziela. W ogóle tu mają taki przepis, że w sobotę od pierwszej po południu do przez całą sobotę i niedzielę nie sprzedadzą, a nawet piwa, ani wina, także to trzeba jakoś szybciej ogarniać. Albo tutaj kupić, A tutaj bez problemu nam sprzedali. Właśnie dziwne, w niedzielę. A to jest niedziela dzisiaj. No. Tak, i z tym nie robili żadnego problemu. Idziemy teraz zobaczyć, tam idziemy, te samochody, te wraki. Chcesz też... Dobra, idziemy teraz w wraki. Zobacz, jeszcze tam? Dobrze. A faktycznie, jakby taki malutki cmentarz to był. No te kamienie duże są chyba, tak? Nie wiem, co one oznaczają. Dealer, to jest ten, co on mówi, że to ktoś tam ma jakiś jeden, ma na cały kraj, jedyny może sprzedawać w niedzielę. A, ma pozwolenie, tak? Tak. Na sprzedaż. Oni właśnie mówili mi wtedy, że ten jeden z Nie, stój ty, stój ty. Uciekła. Obserwuję. Zaraz zaatakuje. To nas nie przeatakowały, bo one przez drogę lubią przebiegać. O, jak się patrzę, już widzisz? Się nie lubią. Ciebie nie lubią. Ciebie. Patrzą na kierowcę. Całe stado idzie. A, tam będzie akcja, będziemy będą przez drogę szukać. Patrz, zaraz przeleci. Się czai, wiesz? O, uwaga, bo tutaj coś kombinują. Patrz, tam... Może trąbnąć, czy nie? Chciałeś mieć atrakcję, to masz. Czekaj, patrz. Poszedł. Chciałeś atrakcję, to masz. Wjeżdżamy do parku, ale co teraz mamy, gdzie stanąć? No. Przy recepcji mam numer 57. Nasza będzie tam, Sosus Dune Lodge, to będzie nasza. Widzisz jakieś numery? No nie mam, po prostu recepcji wziąć bilety. Aha, i numer podać ten, tak? 57 powiedzmy. Mhm.
Ale jakaś odczuwalna chyba większa. No, 36 stopni, będziemy się wspinać jeszcze 20 minut przynajmniej na wydmę. Jest dobre, jest dobre. Ja włosy myłem. Musisz czapkę założyć. Mamusia czapkę założyła. Jedziemy do Doliny Śmierci. Jest śmiertelnie gorąco. 38, ja wiem. 38, pewnie 40 stopni. Pani mówi, że nie damy rady tego zrobić dzisiaj ze względu na temperaturę. No, nikt tego dzisiaj nie podejmuje, ale na pewno. Zobaczymy, czy nam się uda. Od bramy wjazdowej przyjechaliśmy 20, może nawet 30 km i cały czas jest asfaltowa. Jest i tu turystów. Ja myślałam, że od razu to będzie, że to będzie albo szutrówka, albo od razu piasek, a nie asfalt.